Smartfony do tysiaka dalej w kolejnych miesiącach będą najpopularniejsze. Oto na czym warto się skupić, szukając takiego urządzenia. Skupiam się na smartfonach, które sam testowałem, plus jedna ciekawostka, ale ze znacznym ograniczeniem sprzedażowym. O tym później. Oppo Reno 5 Lite zaczynał jak zawsze ze zbyt wysoką ceną. Obecnie ten model można wyrywać za tysiaka i to nabiera już sens. Szczególnie, że mamy tutaj ekran AMOLED, ciekawy design, główny aparat 48 megapikseli, który nieźle sobie radzi. Nie zabrakło szerokiego kąta czy 30-watowego ładowania. Ogólnie w tej cenie jest nieźle. Szkoda tylko, że nie mamy mocniejszego procesora, bo Helio P95 nie jest niczym szałowym. Na szczęście Oppo potrafi optymalizować nakładkę i ten smartfon działał przez moje testy płynnie. Mam nadzieję, że to nie było tylko chwilowe. Jeżeli używacie tego smartfona, to napiszcie o swoich wrażeniach w komentarzach. Druga propozycja, ale również bez wyróżnienia, czyli Motorola Moto G60S. Nawet do tysiaka już mam założone, że szukam ekranów AMOLED, nie IPS-a. Ten tutaj ma jednak ekran LCD, odświeżany co prawda w 120 Hz, więc to nadrabia. To jest bardzo dobry ekran IPS, to muszę przyznać. Czernie ma powyżej średniej. Trzeba być jednak świadomym, że to duży telefon. Ekran ma przykątną 6,8 cala. Procesor jest całkiem jak na te pieniądze. Helio G95 w Antutu osiąga około 320 tysięcy punktów. To w połączeniu z czystym Androidem pozwala mi sądzić, że ten model najdłużej będzie stabilnie działać ze wszystkich kandydatów z dzisiejszego odcinka. A do tego jego smaczkiem jest 50-watowe ładowanie, czyli najszybsze z tego grona. Jeszcze lepszą wydajność ma Poco M4 Pro 5G. Smartfon również z ekranem LCD IPS, ale już gorzej się prezentującym niż ten w Moto. Za to procesor Dimensity 810 robi przewagę w tym segmencie, bo w Antutu potrafi wykręcić nawet 370 tysięcy punktów. Do tego pamięć UFS 2.2 pozwala na szybszą pracę z plikami. Nie zabrakło szerokiego kąta czy 33-watowego ładowania. Raczej taki klasyk. Z ważnych atutów są głośniki stereo, co trzeba odnotować, oraz jako jedyny ma 5G. 50-megapikselowa główna matryca nie jest mocną stroną tego urządzenia, trzeba być tego świadomym. Najtańszy z tych wszystkich urządzeń, ale zdecydowanie nie jest najgorszy, albo raczej najgorsza. Motorola Moto G31 naprawdę popisała się. Poniżej 800 zł mamy AMOLEDa o przekątnej 6,4 cala. Do tego telefon bardzo przyjemnie jest wykonany, z szerokim kątem, niezłe ma osiągi na baterii, ale tylko 10-watowe ładowanie. Tak czy inaczej, ten smartfon ładowałem tylko i wyłącznie w nocy, bo w sumie bateria na to pozwalała. Motkę wspominam świetnie i jeżeli do tego chcecie zaoszczędzić kilka stówek i nie wykorzystać całego budżetu, to spójrzcie na ten model. Udało mi się w jednym ze sklepów znaleźć OnePlus Nord pierwszej generacji za tysiaka. To jest przykład, że warto szukać starszych urządzeń, jakichś pozostałości magazynowych smartfonów, które startowały w wyższym segmencie. Obecnie mamy stagnację, jeżeli chodzi o rozwój smartfonów, więc taki dwuletni średniak potrafi być ciekawszy niż wiele budżetowców wypuszczonych w tym roku. Taka to uwaga dla tych, co lubią szukać i kombinować. Realme 8 przez wiele rankingów był moim numerem 1 w tej cenie. Świetny AMOLED, ale niestety bez wyższego odświeżania. Bardzo dobry zestaw aparatów, również przy pracy w słabym świetle. Jest on niestety bardzo plastikowy, ale za to z MediaTekiem Helio G95 i 30-watowym ładowaniem. To dalej jest bardzo dobry smartfon, ale już nie najlepszy w tym przedziale cenowym, przynajmniej moim zdaniem. Faworytem w tej cenie jest Xiaomi Redmi Note 11. Dawno Xiaomi nie było u mnie na szczycie w żadnym rankingu, a tu jednak, proszę. Po pierwsze 90-hercowy ekran AMOLED, po drugie pamięć UFS 2.2, po trzecie głośniki stereo oraz 33-watowe ładowanie. Aparat główny 50 megapikseli nie jest marzeniem, ale mimo wszystko jak na grono tych sensorów, to ten model foci naprawdę dobrze. Ma on również 33-watowe ładowanie, solidną baterię, natomiast procesor Snapdragon 680 nie jest najwydajniejszy w tym towarzystwie. Tak czy inaczej, Redmi Note 11 działa bardzo dobrze i mogę go z czystym sumieniem Wam polecić. Tak wygląda obecna sytuacja rynkowa moim okiem. Dzięki za obecność i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!